Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Woodrow Wilson to był prezydent amerykański, no, który w sumie dał Polskę Polakom. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, idea takiego pokojowego w sumie współżycia między narodami, która by polegała na tym, że w zasadzie jest prawo i porządek, no to jest, zaczyna się z pierwszą wojną światową. Z pierwszą wojną światową Woodrow Wilson, on miał takich 14 punktów, no i między innymi tam była wspomniana Polska, co granice i tak dalej. No, Polski nie było przed pierwszą wojną światową. Przez 123 lata były pierwszy, drugi, trzeci rozbiór. Rosja, Prusy, Austria ciągle rozwalały. No, można różnie mówić o tych rozbiorach, no ale Polacy wytrzymali z językiem, wytrzymali z jakąś tożsamością narodową. No i powstała Polska. Doceniają. Woodrow Wilson, w sumie w Warszawie jest plac Wilsona, jest to na Żoliborzu. A gdzieś w jakimś takim parku, przypuszczam, że chyba na tej prawobrzeżnej Warszawie, czyli tam na Pradze, jest pomnik tego prezydenta, tak? Także to była poważna sprawa. No, Ameryka pomagała w sumie całemu światu. Dużo ludzi pluje na tą Amerykę, ale Ameryka miała takie podejście historyczne, że nie za bardzo miały te takie imperialne zapędy. No, to ludzie mówią, że była powiedzmy Japonia. No, w Japonii była okupacja, ale nie zamordystyczna. W Japonii gospodarka została doprowadzona do porządku tylko dlatego, że Japonia zaczęła produkować dużo rzeczy na wysyłkę do Stanów Zjednoczonych i dlatego w latach 60., 70., 80., no to tam była ta elektronika rozwinięta, aparaty fotograficzne, komputery i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak Amerykanie weszli do Niemiec zachodnich, no to było troszeczkę inaczej, czy Berlina zachodniego to było inaczej niż Ruscy. Także, że no były jakieś tam interwencje tutaj, jakieś walki tam, ale nie miała jakichś tak ambicji posiadania. I to właśnie to jest najważniejsze, że nie miała tych ambicji posiadania. No i to były jakieś takie cele były dosyć spokojne. Chodziło o to, żeby swoje bezpieczeństwo utrzymać. No, Ameryka jako taka, jako kontynent, no to ma granice z Meksykiem i z Kanadą, także to nie, no 100 lat wcześniej przed Wilsonem, czy tam 50 lat były najróżniejsze walki, była bitwa bratobójcza w Ameryce, północ-południe i tak dalej, no ale już od pierwszej wojny światowej, no to w zasadzie po pierwszej wojny światowej, no to chodziło o to, żeby bezpieczny świat zrobić, bezpieczną Amerykę zrobić w ten sposób, żeby był świat bezpieczny. Na początku, no to była Liga Narodów, no to wszystko upadło dosyć makabrycznie, no nie za bardzo się narody dogadywały. W sumie w Ameryce był duży ruch takich izolacjonistów, czyli starali się izolować Amerykę od konfliktów światowych, trzymać się z tego jak najdalej. Także Ameryka była blokowana przez kongres z tego, żeby wstąpić do Ligi Narodów. Także druga wojna światowa, która była później, no to była jeszcze bardziej dramatyczna i niszcząca. Wtedy Ameryka wymyśliła Narody Zjednoczone. Tak, także to ten dzisiejszy Organizacja Narodów Zjednoczonych. No bo co to chodziło? No to był wielki ta wpadka przez Pearl Harbor na Hawajach, gdzie Japończycy zaatakowali
zareagowali, no bo i dopiero w tym czasie Amerykanie wypowiedzieli wojnę, czy weszli do wojny. Niektórzy mówią, że Amerykanie wiedzieli o tym, że ich chcieli tego napadu na Pearl Harbor. No i teraz po II wojnie światowej, no Ameryka no to w zasadzie starała się ustanowić jakiś, utrzymać międzynarodowy porządek poprzez między innymi uzbrojenia. No była ta zimna wojna, czyli był ten wyścig rakietowy z Rosjanami. No ale Amerykanie starali się rozkładać i bazy wojskowe i swoich sojuszników wspomagali, jakaś pomoc finansowa, ekonomiczna, no i wojskowa, no wolny rynek, wolna wymiana i handel i tak dalej, to było wszystko zrobione w ten sposób. No, Narody Zjednoczone, Organizacja Narodów Zjednoczonych, no to i Liga Narodów, no to nie była to najlepsze rzeczy, ale ten Stany Zjednoczone, no w latach 50-tych, 60-tych, no zobaczyły, że mają szczególnie tą siłę i tą moc, no i ustanowiły jakiś taki porządek uczciwy. No, Ameryka zniszczyła Związek Radziecki w sumie w tej zimnej wojnie. No, trzeba pamiętać, że Stalin, no to on w zasadzie trzy miesiące po zdobyciu Berlina wejdzie do Japonii, czyli Berlin był maj, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, a właśnie dlatego Ameryka w sierpniu rzuciła bombę na Hiroshimę. Japonia się nie poddała, no to po paru, dwóch, trzech dniach, no to chyba było 4 i 7 sierpnia, było Nagasaki. Ameryka nigdy nie zbombardowała Tokio. No Tokio było spalane tymi różnymi palącymi się bombami, no ale Stalin chciał wejść do Japonii, tak, także, że no i chyba z milion ruskich by zginęło, z pół miliona Amerykanów, także Ameryka uniknęła tego. No ale dlaczego o tym mówię? No, że później Ameryka również działała w latach 70., 80., 90., no kiedy Hussein z Iraku wszedł do Kuwejtu, no to Ameryka była w sumie zaangażowana. No, Organizacja Narodów Zjednoczonych zrobiła 1500 różnych rezolucji, no krytykujących Husseina, no ale nic się nie działo. No ale później, jak on już się zdecydował wejść do Kuwejtu, no to siły międzynarodowe, no między innymi chyba i Polacy, no ale i Francuzi, i Niemcy, nie wiem czy Niemcy, no ale Anglicy, Australijczycy, no taka międzynarodowa była akcja wojskowa w Jugosławii było podobnie. Slobodan Milosevic, no to Kroacja i Bośnia, no to tam też straszna tragedia. No Ameryka, no trudno powiedzieć, czy dobrze zrobiła, czy niedobrze zrobiła, no ale to były reakcje na Milosewicza. Później jednak tam ich skazywali. Także Stany Zjednoczone jakoś pomagały tym najróżniejszym krajom, dyktatorzy mniej więcej na około całego świata rozumieli, że jeżeli będą za bardzo ścigać swoich obywateli i jakoś tam niszczyć sąsiadów, no to zawsze się zastanawiali, co zrobi Ameryka, no i wtedy ten cały porządek świata, który tam jakoś był trzymany przez Stany Zjednoczone, był utrzymywany.
No ale paradoks był taki, że Ameryka stanęła, usiadła na swoich laurach. John Kerry. John Kerry, no to był kandydat na prezydenta. To takie głupoty, jakie on opowiadał w tym czasie, kiedy Putin zaatakował Ukrainę w 2014 roku, no to no opowiadał, że w XXI wieku nie zachowujemy się jak w XIX wieku i nie ma w sumie inwazji pod jakimś tam prezydentem. Także on myślał, że wszystkie te plany międzynarodowe jakoś się tam spełniają. No Obama to już kompletnie. Obama i Biden zniszczyli tą amerykańską siłę wojskową, no bo Biden obniżył część pieniędzy, która szła na zbrojenia militarne, no i wyciągnął wojska z Iraku, także to później były te wszystkie, przez to, że Zachód czy Ameryka odpuszczała Afganistan czy Irak, no to powstały te wszystkie te islamskie ruchy, to był ten napad w Nowym Jorku, no to wszystkie ten kalifaty, nie kalifaty, ISIS, nie ISIS, no to wszystko przez to, że właśnie Ameryka trochę odpuściła, Obama odpuścił w Syrii, no to też, w Syrii też Obama narysował czerwoną kreskę w piasku, no a kreska była przekroczona kilkanaście razy, także odpuścił sobie. Biden odpuścił Afganistan dla Talibanu, no i w tym momencie administracja Bidena myślała, że nie będzie żadnych konsekwencji, ale każdy normalny wiedział, że atak nadchodzi. Każdy normalny człowiek wiedział, że po wycofaniu z Afganistanu, no to będzie rozbestwienie Rosji i Chin. No i właśnie to rozbestwienie Chin i Rosji, no było. 4 lutego Władimir Putin i China Xi Jinping spotkali się, no i oni powiedzieli, że jest współpraca, że zrobią to, co potrzeba, że będzie transformacja rządzenia światowego, że jest kompletne partnerstwo, bez żadnych limitów i nie ma żadnych stref zabronionych, w których oni by tam nie mogli się współpracować i tak dalej, i tak dalej. Także no to była taka deklaracja nowego porządku w sumie rosyjsko-chińskiego. No i tak się stało. Putin czekał, aż olimpiada zimowa się zakończy. Jakby mu się udało, no to Tajwan byłby następny. Te agresywne ruchy to w zasadzie były rozpracowane przez Ruskich i przez Chińczyków, no a później mogłyby być ataki czy w centralnej Europie, czy w Azji, w dalekiej wschodniej Azji. No i wszyscy jacyś mniejsi kacykowie, jacyś potencjalne grupy by atakowały i by zdobywały. Także plan był w sumie no perfekcyjny, tyle tylko, że dwie rzeczy się stały. Pierwsza rzecz to, że Zachód jakoś się, ten lewacki i nielewacki, Europa i Ameryka jakoś się tam zjednoczyły. Wszyscy ci przywódcy, obywatele, no widzieli, że to jest po prostu coś nie tak. No i zaczęła się wojna ekonomiczna. No ale najważniejsze w tym wszystkim to jest to, że jednak Ukraina się nie poddała.
prezydent nie wyjechał na zaproszenie Gamonia Bidena do Ameryki, nie wyjechał na zaproszenie Schulza do Niemiec, czy tam do Francji. No bo jakby wyjechał, to Ukraina by padła. No ja myślę, że właśnie Putin na to liczył. Cała teraz NATO, no to zaczęło się otrząsać z tego wszystkiego. Niemcy doszły do wniosku, że faktycznie to, jak Trump mówił, że mają płacić 2% swojego dochodu narodowego, a nie się ubijać i liczyć na Amerykę, no to zaczęli myśleć, że faktycznie to trzeba się tam zbroić. No olej ciągle otrzymują od ruskich. Szwecja i Finlandia zaczynają myśleć o tym, żeby wejść do NATO. Japonia i Szwajcaria ekonomicznie traktują tam ruskich. Także Ruscy no co zrobią? No oni teraz już się wycofują powoli. Dzięki Bogu tam dużo ludzi już wraca do Kijowa z innych tam rejonów. Niedługo będą wracali przypuszczalnie z Polski. No w Polsce przypuszczalnie zostanie 10% tych ludzi, czy ogólnie na zachodzie Ukrainy zostanie 10% w świecie. No ale powoli to się ten cały przypływ już zaczyna odpływać. Także nawet Biden jakoś tak ostro niby mówił, no ale on się boi, no bo jego syn Hunter jest po prostu umaczany potąd z korupcją ukraińską i rosyjską. No Ukraina też nie jest takim bardzo uczciwym krajem i czy demokratycznym krajem, no ale obywatele nie zasługują na to, żeby być napadnięci i zabijani. Udało im się bronić bardzo dobrze. Także to, że Putin miał nadzieję, że zwycięży, no to już raczej chyba teraz nie dojdzie do tego. Jedyne co to jeszcze będzie ta walka o Donbas, no ale to już jest inna sprawa. No także te 100 lat wizji Wilsona, prezydenta, który ma właśnie, jak powiedziałem, pomnik w Warszawie i plac, dosyć duży plac w stolicy Warszawy, no zaczyna się troszeczkę kiwać. To już się... No i to, co się stanie na Ukrainie, to będzie decydowało o przyszłości. Także jak Ruscy zostaną pobici i się wycofają, no to w sumie wszystkie inne kraje zaczną myśleć bardziej poważnie o tym systemie porządku pod jakimś takim przewodnictwem. No już ostatnio nie za największym Ameryki, no ale jakimś takim międzynarodowym. Także cały ten plan Wilsona jakoś tak się spełnia. No Ameryka zawsze pomagała, tyle tylko, że przez ostatnie 10-20 lat to wielu lewaków, no i wielu ludzi to mówiło, że Ameryka nie potrzebuje być tym policjantem świata. Ameryka nie chce być policjantem świata, no bo to jednak dużo kosztuje podatników, no to są ciężkie miliony, miliardy dolarów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, ostatnio bardzo często demonetyzowanego filmiku. Ostatnie 7 filmików jest po prostu demonetyzowanych. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się oszukać temu oszołomieniu lewackiemu, które wykorzystuje, można powiedzieć, kochających inaczej, do rzeczy nieprawdopodobnych. To, co Disney robi ze swoją kompanią, to jest po prostu nieprawdopodobne.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, widzicie do czego doprowadził. Doprowadził, także jest smród, brud i ubóstwo, a coś tam i kamieni kupa. No, nie wiem, co więcej powiedzieć. Ten prezydent jest makabryczny. Zdrowia dla normalnych.